Życie w zachwycie. To nic innego jak świadomość, która zbliża się do prawdy tego, czym jest życie, rzeczywistość. Czym jest ona sama, świadomość. Tak jak miłość w relacji jest niedostrzeganiem drugiego, tak piękno w sztuce jest niedostrzeganiem obiektu. I zachwyt nad formą, nad życiem w wielości, takie jak się przejawia, jest właśnie takim przeaczaniem tej wielości w rozpoznaniu wspólnego zachwytu nad wieloma. To jest taka iskra prawdy, która wyraża się takim przyjemnym uczuciem z pozycji właśnie oddzielonego ja. Na wiosnę jest dużo łatwiej, tak jakby natura sięga naszych umysłów, które zatopione w zewnętrznym dążeniu mogą na chwilę zatrzymać się i oniemieć. Bo jak piękny musi być ten, który jest źródłem kwiata. Zieleń traw. O ile piękniejszy jest ten, który czyni trawę zieloną. No to nie ma sposobu, bo każdy z nas wie, jak się zachwycić. Po prostu patrząc, po prostu słuchając. Przyzwalając sobie na to, na tą głębię. Przyzwalając sobie, żeby zobaczyć coś więcej. Patrzysz na drzewo, nie myśl drzewo. Tylko pozwól sobie je zobaczyć naprawdę. Po czym poznasz, że jest to prawdziwe, a nie kolejny symbol zachwytu utworzony, jako właśnie kolejna koncepcja, której się utrzymujemy, że och, jak pięknie kwitną kwiaty. Poznasz to po tym, że to cię nie opuszcza, mimo zmiany otoczenia. Wracasz do domu lub idziesz do pracy i ta iskra w tobie jest. By ona była tak właśnie nienaruszona, to ćwicz się właśnie w zachwycie coraz głębszym. To jest tak jak dobry żart, który budzi w tobie taki śmiech, że ten śmiech cię pochłania i zapominasz w ogóle treść żartu. Choćby na ułamek, na chwilkę. Zapominasz, o co chodziło. Po prostu ten śmiech staje się tak intensywnym doświadczeniem. I wtedy wszyscy czują tą elektryczność, tą atmosferę. Ktoś wejdzie do tego pomieszczenia, w którym się śmiali i czuję się uniesiony, chociaż nie zna treści żartu. I tak właśnie nieś zachwyt
który przejawia się w tobie poprzez twoje preferencje. Ale zgłębiaj je na tyle, by stał się niezależny. Nic prostszego, nie? Po prostu przyzwól sobie na większy zachwyt.